Zobaczcie. Przed blokami. Wczoraj była ładna pogoda znowuż, więc siedzą tutaj na dworzu na ławkach. Wczoraj tutaj siedziały panie takie starsze z dziećmi. No, co wam tutaj dużo mówić? Trochę może przybliżę. No, to mnie uniósł. Nienauczeni są z domu, ich kraje są zaśmiecone, doprowadzone do upadku, bo niczego nie potrafią, kompletnie niczego. Spójrzcie na te wszystkie muzułmańskie kraje, no poza Turcją, bo ta trochę lepiej, tej trochę lepiej idzie, ale ta cała reszta to niczego. Kiedyś to była potęga, ale to nie było wtedy islamu, a jak nastał islam, to zaczęło wszystko zamieniać się w ruinę. A wystarczyłoby tylko troszeczkę te pojemniczki papierowe zdusić i wrzucić tutaj do pojemnika. A te małe nawet nie trzeba, bo jak widzicie, pojemnik jest prawie że pusty. A teraz pójdziemy trochę dalej jeszcze zobaczyć. Tutaj też jest ławka, też siedzieli panie. No, nawet tutaj są kubki na tym placu zabaw. Widzicie? Nawet tutaj dzieci to rzucają, gdzie się bawią. Prosto pod nogi. Butelka, butelka. Jak dadzą do zwrotu, dostaną 25 centów. Ale oni mają pieniędzy w brud, dosyć, także im są pieniądze niepotrzebne. To tak jakbyście mi nie chcieli wierzyć, a codziennie chodzi ten, jak to się nazywa u was? Dozorca, czy jak? Codziennie chodzi i sprząta. No dzisiaj jest niedziela, więc nie sprząta. Dzisiaj go nie ma. Ale chodzi nawet w soboty. No Jackson, chodź, idziemy. A mieszkają tutaj w tych blokach. No przecież nie musieliby dużo z tymi śmieciami chodzić daleko. Wystarczyłoby zabrać z sobą. Kiedyś ludzie zwracali uwagę, no to odpowiedź była tylko jedna. Niech dozorca sprząta. No. Dlaczego pani tak zabrudza, czy pan ten, to piękne miasto? To nie moje miasto. No, takie były odpowiedzi. To nie mój kraj, to nie moje miasto. A jak kradli u mnie w sklepie, tam gdzie pracowałam, no to mówili,
Przecież to nie twoje. Co się denerwujesz, to nie twoje. No dobra, miłej niedzieli wam życzę. Na pewno będzie dzisiaj znowu ładny dzień. A tak widzicie, ładnie tutaj, wszędzie. Spółdzielnie dbają. Jest ładnie zielono, kwiatki są wszędzie. No, miłej niedzieli jeszcze raz, pa.